Warta Sierac pojechała do wiśniowej góry na mecz z miejscową Andres Polią w ramach ósmej kolejki czwartej ligi łódzkiej. W 12 minucie sędzia podyktował rzut karny dla warty. Do piłki ustawionej na 11 metrze podszedł Łukasz Mitek, który pewnie pokonał bramkarza Andres Poli. Dwie minuty później Mariusz Woźniak podwyższył prowadzenie białozielonych. To były jedyne bramki w pierwszej części spotkania. Dwie minuty po rozpoczęciu drugiej połowy po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Łukasza Hojewskiego piłkę do bramki gospodarzy głową skierował wprowadzony po Jakub Szulc. W siedemdziesiątej minucie spotkania czwartą bram dla sieradzan zdobył kolejny zmiennik Łukasz Świtała, który uderzył futbolówkę z woleja. W ostatnich 10 minutach spotkania kibice obejrzeli jeszcze cztery bramki. W 81. minucie na 0 do 5 podwyższył inny rezerwowy Kacper Mikielski. Dwie minuty później ze strzelonej bramki mógł cieszyć się Łukasz Chojecki. Na 4 minuty przed końcem spotkania swoje drugie trafienie w tym meczu zanotował Jakub Szult. W 90 minucie wynik spotkania na 0-8 do 8 dla Warty ustalił strzałem głową Adam Patora. W międzyczasie zespół z Wiśniowej Góry kończył mecz w dziesiątkę, po czerwonej kartce dla jednego z zawodników gospodarzy. W następnej kolejce w meczu dziewiątej kolejki Warta podejmie na sieradzkim stadionie Włóknia Żazelów. Spotkanie odbędzie się przy sztucznym oświetleniu w sobotę 12 września o godzinie 19.